patrzę na to, co mnie ciekawi. No, etykieta jest zupełnie inna niż spotykana dotychczas na rynku polskim. Dlaczego tego nie nazwaliście jakiś tam na przykład, nie wiem, bursztyn, tam z, gdzie to jest, czczew? Nie, sztum. Bursztyn ze sztuma, tak? I dobra, jakaś taka standardowa koncepcja była tak, żeby się totalnie wyróżniać. Tak? Mhm. Jest też taka strona beer porn i albo Och Beautiful Beers. To jest taka pornografia piwowarska, piękne etykiety ze świata. Etykietki, tak, ładnie w tak, dokładnie. Butelki. I no, też chcieliśmy to opakować tak, żeby to przyciągało wzrok. Tak? Mhm. Że to jest, powiem Ci tak, tak jak ta etykieta jest totalnie inna od tych wszystkich klasycznych, które stoją na półce w sklepie, mhm. tak samo smak tego piwa przekonuje Cię, jak spróbujesz, powiesz też, o wow, jeszcze bardziej Cię zdziwi niż to, jak wygląda ta etykieta. Mhm. Więc to musiało mieć taką oprawę, nie było wyboru. Okej. Okay. Czyli jak gdyby za charakterem tego piwa poszła cała identyfikacja. Tak, mamy tak z chłopakami, którzy są odpowiedzialni za oprawę graficzną, bardzo, bardzo przyjacielskie kontakty teraz i w zasadzie ja opowiadam, jaki będzie charakter piwa, jak ono będzie smakować, jaki jest rys historyczny danego stylu. Oni to podłapują i zawsze przygotowują uh-huh. taką propozycję, do której zawsze mówię, uh-huh. wow. Mhm. Nie mam dwóch zdań. Powiedz mi, jak wygląda kwestia piwa w mediach społecznościowych? No bo na pewno dużo tam jest waszych osób, fanów, którzy szukają informacji. Jak ty szukałeś kiedyś, tak oni teraz. W Polsce są jakieś przepisy mające na celu, czy można reklamować piwo w internecie? No są te ograniczenia dotyczące wieku, tak? Mhm. Parę razy żeśmy się nacięli, że gdzieś tam jakaś promocja była zablokowana. Że trzeba ograniczyć po prostu tą grupę wiekową, która ma dostęp do czy mówimy o Facebooku, tak? O Facebooku, tak. Okay. Bo żeśmy na samym starcie projektu żeśmy postawili tylko na Facebooka. Teraz staramy się znaleźć, wiadomo, Facebook ucina zasięgi. Staramy się szukać alternatyw, gdzie można tą informacją... Na Instagram myślę, macie ładne etykietki. Tak, już działamy na Instagramie i teraz wchodzimy w YouTube'a również. Mhm. Przygotowujemy filmy. Rady, tak? Jak się podaje, czy bardziej jak się waży? Bardziej chcemy... Cały projekt, oprócz tego, że robimy dobre piwo, dał nam kupę szczęścia, że mogliśmy poznać masę ludzi, którzy również myślą taką samą zajawką o piwie jak my. I kupę miejsc, gdzie to piwo smakuje lepiej, bo te miejsca mają klimat i prowadzą je osoby, które też kochają piwo. Mhm. I chcemy postawić właśnie, nie stricte pokazywać, jak podawać nasze piwo, gdzie, jak je robić, tylko pokazać właśnie, czym jest w ogóle piwo i zachęcić ludzi do picia ciekawych piw, nie tylko naszych. Mhm. Bo nigdy nie zrobimy takiego browaru, żeby zaspokoić wszystkie pragnienia ludzi na całym świecie. Zapewne. Ja bym chciał po prostu, żeby ludzie szukali ciekawych piw, pili dobre piwo, nie pili tego, co jest teraz zajmuje 90% rynku, a gdzieś mieli w głowie tą świadomość, że my też robimy to piwo dobrze i warto do naszych piw wracać. Jak wprowadzamy coś ciekawego, to warto spróbować i zawsze będzie dobrze. Rozmawiacie z wieloma osobami, którzy mówią, no panie, przyślij pan paczkę, zobaczę, jak to się sprzedaje, tak? Zaczyna się sprzedawać. I teraz co wy robicie? Wy chcecie, żeby w tym miejscu wasze piwo było bardzo dobrze widoczne, czy wręcz nawet mówicie, słuchajcie, to ma być piwo, które ma być takim partyzanckim produktem, tylko wybrani mogą o nim wiedzieć, nie chcemy naszych nalewaków, nie chcemy, wiesz, naszych banerów wieszać. Powiem jaka ci, jest wasza filozofia? Że oprócz, na samym starcie, oprócz, my byliśmy piwnymi blogerami w ogóle. Piwnymi blogerami. Czyli pijecie piwo podczas wpisania w tekstów? Tak. Pijemy piwo, żeby o tym pisać. Okay. Piliśmy piwo. Ale trzeba być piwnym blogerem. Może każdy być blogerem, dokładnie. Tak, tak. Tylko że akurat Bartek był, Bartek Napiera, który właśnie jest głównie zarządza social mediami Ale Browaru. Prowadził najlepszego wtedy bloga piwnego w Polsce, Smaki Piwa. Ja pisałem bloga trochę rzadziej od tej drugiej strony, od kuchni, jak się piwo robi, z czego powstaje. I mieliśmy, no myślę, że spore czucie jakby tej społeczności, więc wchodziliśmy od razu w te miejsca, gdzie ta informacja musiała się pojawić. A powiem Ci szczerze, że jak się sprzedaje piwo od dystrybucji, nie mieliśmy w ogóle zielonego pojęcia, to było takie... Czyli to nagle mieliśmy gotowe piwo, parę osób, które żeśmy osobiście znali, bo prowadząc blogi byliśmy w tych lokalach, podzwoniliśmy, a reszta poszła już takim po pół roku, 8 miesiącach, to już była taka kula śnieżna, że w zasadzie no, to
mieliśmy jakąś ograniczoną ilość piwa, z zamówień spływało coraz więcej i więcej i więcej, mhm. więc no teraz to jest jakieś budowanie relacji z naszymi odbiorcami takie, żebyśmy wiedzieli, że w danych miejscach to piwo jest serwowane dobrze, mhm. trafia do odpowiednich ludzi. To znaczy serwowane dobrze? W odpowiedniej... podstawkę? Jeżeli jest to lokal, to musi po prostu być higieniczna, dobrze higienicznie prowadzona, czysta instalacja do serwowania piwa, co jest podstawą. Czyli kamień się osadza w tych instalacjach? Mikrobiologia, to są żywe piwa. Jeżeli raz w tygodniu to nie jest czyszczone specjalnymi preparatami, przygotowywana ta instalacja, utrzymywana w odpowiedniej temperaturze. Wyjdzie jakiś potworek z tego i powie. Tak, najlepsze piwo można zniszczyć. Nie? Uh-huh. To jest żywy produkt, on też potrzebuje odpowiedniej chwili, momentu i czasu uh-huh. i temperatury, żeby po prostu maksymalnie oddawać, cieszyć uh-huh. tym, co w sobie ma. Nie? Okay. Czyli wy tak kontrolujecie, jeździcie, pokazujecie? No tego się nie da kontrolować, wiesz. No, zaufanie. Musi być zaufanie i po prostu musimy wierzyć tym osobom, że one mhm. też kochają piwo i takie piwo chcą w tych miejscach, które tworzą, serwować swoim klientom. Aha. No i tak to się odbywa. Nie? A powiedz mi, co znaczy, czy jest, o co ty zamieszania z tą pasteryzacją piwa? Że piwo jest niepasteryzowane, jest podobno lepsze, smaczniejsze, fajniejsze. Dla mnie nie ma to znaczenia, nie? Bo jak jest piwo dobrze zrobione, to i nawet pasteryzacja mu nie zaszkodzi. Mhm. Przykładem są tego naszego takiego podobnego projektu dużego jak my, Pinty. Wszystkie piwa są pasteryzowane, a są no, jednymi z najlepszych piw na rynku mhm. obecnie. Więc to nie robi różnicy. Jednak nasze piwa nie są pasteryzowane, ale mhm. nie chciałem z tego robić hasła reklamowego. Więc okay. u nas na etykietach nie ma tej informacji. No właśnie, bo czytelnika nie ma. Ale wszystkie piwa są niepasteryzowane, są naturalnie wysycane dwutlenkiem węgla w czasie fermentacji. Są to w 100% naturalne produkty, co też mhm. przysparza troszeczkę problemów, bo to musi szybko zejść, ale jakby no, z tym nie mamy problemów w chwili obecnej, więc... Czytam etykiety teraz i staram się zawsze znaleźć jakieś dziwne rzeczy, których nie mam zielonego pojęcia. Jest tu wiele takich rzeczy. Okej, woda znam, słód, pale ale, okej, okay. Pszeniczny, wiedeński, okej, okay. Karapils? Karapils. Podajemy pełen skład, to są różne gatunki słodu jęczmiennego, który mhm. jest, każdy ma jakiś swój wpływ na smak piwa. Mhm. I podając pełen skład, chcemy też edukować klientów, fanów, żeby wiedzieli, czego się po tym spodziewać. Jeżeli na przykład zasmakuje mu piwo, w którym jest dla przykładu użyty słód. No, karapils odpowiada za trwałość piany i pełnię piwa, okay. więc to nie jest taki... Utrwalacz piany? Znaczy się jest tak przygotowany słód, że kiedy jego użyjemy, piana jest w naturalny sposób stabilniejsza i gęstsza. Ale na przykład mogą być słody palone, na przykład palony jęczmień w ciemnych piwach. Jeżeli ktoś już zakoduje, że takie piwa mu smakują, to może szuka patrzy sobie, etykietę. Patrzy po etykiecie i znajduje sobie to, co mu odpowiada. Ale dlaczego tyle chmieli tu jest? Simcoe, Chinook, Citra, Cascade, Palisade, rany boskie. Każdy chmiel wnosi co innego do piwa. To jest właśnie... prawie jak produkcja perfum, to jest jakieś parę składników, które ze sobą w różnych, tak? No to są to wszystkie komponenty, z którego wyobraźnia piwowara może tworzyć odpowiednią kompozycję i czy tej bazy słodowej, która jest odpowiedzialna za jakby no pełnię piwa, czy właśnie kompozycja chmieli, która odpowiada za aromat i tą goryczkę właśnie. Jeszcze oprócz tego możesz projektować, czy ta goryczka będzie długo na języku, czy krótko, czy będzie potężna, czy delikatnie tylko będzie gdzieś tam się pojawiać. Pięknie opowiadasz, Michale, aż zachciało mi się otworzyć piwo, ale niestety nie mogę, bo to program, który zdaje się nie ma tej kategorii wiekowej, więc nie będziemy wwodzili na pokuszenie. Okej, okay. Firma się rozwija. Zostawić. Dziękuję bardzo. Widzę, że to już nie może być parę jeszcze innych zainteresowanych osób. Firma się rozwija, internet jest dla Was ważny pod kątem sprzedaży, pozyskiwania użytkowników, czy... budowania świadomości, jak to wygląda? Czy stawiacie wyklucznie na knajpy? Internet jest dla nas jakby no, najważniejszy, tak? To, co już wspomniałem, że dla nas ważna jest ta opowieść. Myślimy jakby o piwie, obrazami, historią. I jakby no, internet jest tym medium, które w zasadzie w darmowy sposób pozwala nam tą historię rozprzestrzeniać. Okej. Okay. A powiedz mi... jak wygląda kwestia picia piwa w Polsce na chwilę obecną? Czy to jest tak, że już jesteśmy tym narodem, który zakochał się w piwie i tak. urozumiemy go? Tak. Jesteśmy chyba w chwili obecnej jednym z pięciu krajów, gdzie średnia spożycia piwa
przy produkcji piwa na jedną osobę jest powyżej 100 litrów. Czyli co? Czechy, Niemcy? Czechy, Niemcy, Wielka Brytania? Wielka Brytania być może. Jakby, no, i coś tam jeszcze, coś tak? Jeszcze pewnie... Ale tak jak Czesi konsumujemy tyle piwa? Ile Czesi konsumują? No więcej pewnie od nas. Koło pewnie 117 litrów, nie? Ale to już jesteśmy to w tej takiej... niewiele. Tak, a rynek jest cały czas bardzo mało różnorodny. Gotowy do nasycenia, bo wiesz, ja mam taką świadomość, że... Czy świadomość, jak idę na miasto, tak? To oczywiście piwo towarzyszy różnego typu spotkaniom, ale zwyczaj jednak, kiedy mówimy o... w wyskokach weekendowych, to jednak piwo jest traktowane, okej, nie wszędzie, nie zawsze, ale jednak mam jednak takie poczucie, że no, ta wódka jednak jest gdzieś głęboko w naszym DNA, tak? Te zboża i te buraki, te kartofle, to wszystko gdzieś tam, wiesz, fajnie to jest, wiesz, jednak przyjąć wódeczkę, aczkolwiek fakt, dużo jest knajp, gdzie podaje się piwo różnego typu. Byłem w takim miejscu w Olsztynie, pozdrawiam, Browar Kormoran. Świetnie, urzekło mnie, lodówka z różnymi gatunkami piw z całego świata, przy okazji oczywiście ich tam jakieś czołowe. Natomiast to był ewenement. W Warszawie nie ma takiego miejsca. Ja nie słyszałem o miejscu, gdzie mogę pójść, na przykład napić się właściwie wszystkich piw z całego świata, tak? Jakoś nie dotarło to do mnie, a chętnie bym raz na ten czas wziął na przykład kogoś obcokrajowca, żeby przyjechał ze mną tutaj, wiesz. Możemy podawać nazwy? Możemy podać nazwę, oczywiście. No to jeden z najlepszych lokali w Polsce teraz to jest na ulicy Nowogrodzkiej 25. Czyli rzut biletem stan w ogóle. Dokładnie. Okay. Kufle i kapsle, więc też tam przygotowujemy... Faktura już poszła, chłopaki mają wzrost, już serwery padły. Okej, okay, kufle też, i kapsle, dobra. Też tam z dużą przyjemnością mieliśmy okazję przygotowywać premiery naszych piw, bo każda premiera nowego piwa, jak wprowadzamy, odbywa się jednego dnia w całej Polsce i do jednego z lokali staramy się przybyć osobiście, opowiedzieć historię tego piwa, ideę naszą i to już są naprawdę fajnie zorganizowane eventy. A mam pytanie, ja bym chciał takie piwo wyprodukować. Powiedziałbym, Michał, Focus ma taki skład, taką goryczkę i na języku, i ta piana, i tak dalej. I można byłoby u was coś takiego zamówić? Na przykład, że... Dbamy o to, żeby to była nasza idea. Jakby, czy musiałem się z tobą napić piwa, cię przekonać? Bardzo, bardzo. Okay. Dużo pijesz piwa swojego? Jak w ogóle testujesz piwo? Bo wiem, jak się testuje. Głównie w takiej, na fazie produkcyjnej, żeby skontrolować, czy... proces przebiega prawidłowo, bo... Tak, z 10 piw trzeba lepić. Przez pierwsze 3 miesiące pracy tak było. A potem przeszedłeś na... Później 90% rzeczy o piwie można powiedzieć po samym zapachu. Serio? Tak. Czy to jest gaz? Otwierasz Nie? Okej. Okay. Czyli ja lajkonik... Żałuję, że przesyłka nie przyszła przed programem, żebyś spróbował do Injeka i wiedział, o czym mówię, nie? Ale naprawdę, 90 rzeczy, czy drożdże dobrze pracują, czy chmiel dodał te aromaty, które chciałem, jestem już w stanie powiedzieć po samym zapachu tego piwa. Zbocze południowe? Tak. Tak, na słonecznie nie takie, dobry i wystarczy jeden mały łyk i wtedy no, jestem spokojny o jakby bezpieczeństwo produktu, który mogę wprowadzić na rynek. Okay. Teraz drugą sprawą jest, czy piję dużo piwa. Ja zawsze mówię, że piję... Tyle, ile potrzeba. Nie ma z tym problemu. Piję mało, ale bardzo różnych piw. Auf. I bo jakby, no, kiedy... My teraz wprowadziliśmy już kilkanaście piw na rynek. Każde jest w zasadzie inne i bardzo charakterystyczne. Gdzieś trzeba się inspirować, gdzieś czerpać tą świadomość, co można osiągnąć ze składników, które są dostępne na świecie. Więc naprawdę próbuję zawsze, jeśli tylko mam możliwość spróbowania piwa, którego nie piłem, zawsze staram się po nie sięgnąć. Pokazuję ci tutaj tą wartość, bo ona jest wysoka dosyć, tak mi się wydaje. Alkoholu 6,2? No, to jest dość specyficzne. Tak. To jest piwo, które było India Pale Ale, w ogóle ten styl, to było piwo, które było ważone w Wielkiej Brytanii na potrzeby urzędników, którzy pracowali w kolonii w Indiach. Czyli potrzebowali dosyć szybko z potrzebowali siebie... piwo, które jest w stanie przetrwać drogę morską i się nie popsuć w drodze. Okay. I takie warunki spełniało piwo, które było zawartość alkoholu większa. Które miało wyższą zawartość alkoholu i miało większą zawartość chmielu. I teraz właśnie przez to, że Amerykanie wymyślili te wszystkie dziwne odmiany chmielu, które pachną wszystkim, co przyjemne, te piwo przeżywa renesans, bo można go wrzucić tyle tego chmielu, wyciągnąć ten aromat. I no naprawdę IPA, właśnie India Pale Ale, to jest taki styl piwa, który pociągnął ten cały nurt piwowarstwa rzemieślniczego, tego craft beer, z amerykańskiego craft beer i że... Na wyżynę. Czyli jeżeli chcę błysnąć w towarzystwie i pokazać, że jestem niezłym znawcą piwa, przychodzę i mówię do knajpy, czy macie India Pale Ale,
A oni mówią, co? Mamy żywce? Albo nie, nie, proszę pani, ja stąd wychodzę. Chłopaki, idziemy stąd, tak? Okej, okay. Czy to jest taki wyznacznik dobrego poziomu i świadomości jargu lokalu? Czy tak, no i myślę, że chcesz zacząć przygodę w ogóle z tak piwami rzemieślniczymi i takimi, żeby pokazać komuś, że to może smakować zupełnie inaczej, to właśnie piwa IPA, India Pale Ale, to są dobrym przykładem, bo naprawdę można kogoś zaskoczyć. Super. Michale, bardzo dziękuję za podbicie tutaj na naszą ulicę Chmielną, nomen omen, żeby było śmieszniej. Wybrałem to oczywiście nieprzypadkowo. Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tą wiedzą. Fascynuje mnie zawsze ludzie, którzy na bazie swojego hobby budują bardzo fajny biznes i to nie musi być biznes, który się przeradza w korpo, tylko coś, co daje im spełnienie satysfakcji, więc jesteś tego świetną egzemplifikacją. Bardzo mnie to zawsze tak pozytywnie nastraja, że tacy ludzie są i chcą robić to, co robią i właśnie spotykają Norwegów, jadą do Pragi, coś tam robią, nagle potem z tego wyrasta całkiem fajnie funkcjonująca firma. Dziękuję Ci za pojawienie się. Mam nadzieję, że te osoby, które do tej pory piw nie piły, rzemieślniczych, jak je nazywasz, bo rozumiem, że to jest taki termin oficjalny, to zainteresują się. A powiedz mi w ogóle, czy można zamówić przez Waszą stronę piwo, czy raczej jest tak, że tylko trzeba udać się do jakiegoś miejsca w swoim mieście, gdzie takie piwo są sprzedawane? Najlepiej samemu. Naszą najlepszą reklamą są ludzie, którzy chodzą do sklepów i pytają, czy to piwo jest dostępne. Okay. I tak to wszystko się kręci. Niestety, no, my mamy ograniczone środki osobowe tą pracę wsadzamy w to, żeby to piwo było jak najlepsze i jak najwięcej historii jego można było powiedzieć, że jakby no całą dystrybucję prowadzimy poprzez naszych partnerów, są to hurtownie i dobre sklepy z piwem, dobre lokale z piwem. Pełna lista, którą uzupełniamy, jest na naszej stronie, więc jeśli ktoś chce zobaczyć, czy mniej więcej gdzieś w zasięgu swoich stóp, to niech wejdzie na stronę alebrowar.pl. Alebrowar.pl, jak również na nasz profil na Facebooku. Można pytać. Jeżeli ma 18 lat. Jeżeli ma 18 lat, każdego maila, każde zapytanie nie zostawiamy bez odpowiedzi. Na wszystko staramy się odpowiadać, bo to właśnie ludzie każdy są. Każdy klient może być potencjalnie dobrym kupcem. Dokładnie. Michale, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Mam nadzieję, że Twój browar smakuje tak dobrze, jak o nim opowiadasz. Moim gościem dzisiaj był Michał Saks z alebrowar.pl, opowiadając dzisiaj piękną historię. Przy okazji zbudził we mnie wiele takich bodźców, które spowodują, że pewno w zaciszu domowym dzisiaj zrelaksując się wypiję IP i zobaczę, czy jest tak dobre, jak Michał nie opowiadał. Oglądajcie kolejne odcinki serii Zakaz 84. Wiele fajnych osób przed nami jeszcze. Zapraszam Was do również komentowania na dole, no i przede wszystkim subskrybowania. Nara.